zjadę kraty i mnie zmiażdży! Nie zmiażdży mnie! Konie, dasz radę! Wytrzymaj jeszcze chwilę! Nie, nie wytrzymam, nie wytrzymaj! Nie wytrzymam już, mówię ci! Nie, proszę cię! Ten, nie wytrzymam! Ten szczękościsk musi w końcu... No i co? Teraz warunki są doskonałe! No tak, bardzo, bardzo przyjemne. I tak, żeby głoska, dźwięk bądź fraza opuściły Was w sposób taki właśnie przyjemny i dotarły do uszu Waszych słuchaczy, potrzebują wygodnego, szerokiego korytarza, takiej autostrady dla dźwięków. I właśnie nad nią, z narażeniem mojego życia... No dobrze, dobrze, dobrze. Pracowaliśmy przed chwilą. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak stworzyć taką wygodną autostradę, jak my to nazywamy, tor wokalny, chodźcie z nami. Oj, powiem ci, że Claudio zafundował mi sporą dawkę stresu. Przez ten jego szczękościsk zginęłabym marnie. Dokładnie tak czują się, moi mili, wasze dźwięki trzymane w sztywnym uścisku żuchwy. Tak jest, ale na szczęście tutaj w Laboratorium Śpiewu i Mowy mamy specjalny zestaw narzędzi medycznych, dzięki którym pomagamy rozluźnić szczękościsk. I tak na początek są to szczypce, którymi usuwamy zbędne uzębienie przeszkadzające w pełnym zgryzie. Jest to również strzykawka z botoksem, która rozluźnia... Radek! Ale chciałem powiedzieć o tym botoksie, co my tak rozluźniamy tutaj. Słuchaj, przecież to brzmi strasznie, to wygląda strasznie. Przecież... Ja wiem, że ty masz, ja wiem, ale... Kochani, to żarty. Nie, nic takiego nie używamy, żadnych młotków, żadnych botoksów, nikomu niczego nie wstrzykujemy, prawda, Radek? No nie. Prawda, to były żarty. To był zwykły żart. A tak naprawdę, jeśli chodzi o narzędzia, to pozwólcie, że ja zanurkuję tutaj w mojej kieszonce, to jest jedyne narzędzie, które polecimy Wam dzisiaj do rozluźnienia żuchwy, o której w tym odcinku będziemy mówić. Czyli zwykły, prosty... Korek od wina. Korek od wina, który każdy i każda z Was zna. Po prostu. Ale o korku porozmawiamy, pozwólcie, za chwilę. Za chwileczkę. Jeśli chodzi o samą żuchwę i o temat jej otwarcia, to tutaj z pomocą wszystkim śpiewającym, wszystkim mówiącym, uczącym się emitować głos, przychodzą trenerzy wokalni, trenerzy emisji głosu, wystąpień publicznych z taką sztandarową uwagą: otwórz buzię. Wydaje się, że ta banalna uwaga niczego nie wnosi, ale nic bardziej mylnego, gdyż jest to podstawowa rzecz. Bez otwarcia żuchwy ten cały tor wokalny, o którym mówiliśmy przed chwilą, nie ma szans zaistnieć na zewnątrz. Ale co to dokładnie znaczy, to otwórz buzię? My w Laboratorium Śpiewu i Mowy, teraz bardzo Was przepraszam za te okrzyki i za te komentarze z mojej, właściwie z naszej strony, bo Radek pewnie też sobie na nie pozwoli. Pozwalamy sobie na nie w przypadku naszych podopiecznych i mówiąc do nich. Mówimy do nich na zajęciach wokalnych głupol. Głupol. Takie hasło, może niegrzeczne. Przynajmniej nie przezywamy naszych podopiecznych. Absolutnie. To może się tylko wydawać niegrzeczne. W istocie niegrzeczne nie jest, a oznacza tyle, że chcemy, żeby nasz podopieczny bądź podopieczna rozluźnili w taki sposób szczękę dolną, czyli żuchwę, jakby... Jak dziecko, które na przykład zapatrzyło się na ulubioną bajkę i to wygląda tak. Pokażemy? Tak, pokażemy. Czy to jest głupol? 3-4, tak. Widzicie? Widzicie, jakie żuchwy mamy luźne? Radek lubi mówić na to, że szczęka jest ołowiana. Tak, że jest ciężka jak z ołowiu. I jej naturalnym położeniem jest zwis, żeby cokolwiek powiedzieć, muszę ją zmusić do uniesienia się. Takie kłapanie. Tak, taki głupol. Więc głupol nie jest obraźliwym zawołaniem w stronę osoby śpiewającej czy osoby wykonującej ćwiczenia emisji głosu, tylko próbą sprowokowania jej do rozluźnienia żuchwy. I teraz ta żuchwa musi być rozluźniona przez cały czas,
kiedy pracujecie głosem. Czyli musicie się nauczyć trzymać waszą żuchwę w głupolu. Ołowiana szczęka. No dobrze. A teraz, jeżeli ktoś chce to zrobić. No tak. Nawet chce. Rozumie tę intencję głupot, luźny zwis, ale nie potrafi z jakiegoś powodu, ta żuchwa nie chce mu opaść. Co wtedy? Co wtedy? I jeszcze jedno. Jak bardzo ta żuchwa ma mu opaść? O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Bo jak mu opadnie i już jej nie podniesie? Tak myślisz, że może się tak zdarzyć? To był skrajny przypadek. Ale to był skrajny przypadek. Na przykład. Aczkolwiek taka sytuacja może mieć miejsce, że nie bardzo wiemy, na ile tą żuchwę posłać w dół, prawda? Tym bardziej, że pomimo, że tacy sami, właściwie bardzo podobni, no bo składamy się generalnie z tych samych elementów jako ludzie. No mamy dolną szczękę, mamy ładne wargeczki, mamy sobie ząbki. Tak, ja mam ładniejsze, ja w ogóle jestem ładniejsza, mam drobniejszą buźkę, stąd też moja żuchwa chyba będzie musiała opaść troszeczkę mniej niż twoja, prawda? Albo żuchwa Micka Jaggera. Albo żuchwa Micka Jaggera, albo żuchwa, nie wiem, Beyoncé, Julie Roberts i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas ma swoje otwarcie żuchwy. I teraz, jak to zmierzyć? Jak to zmierzyć? Ano, ja mam taką swoją prywatną, osobistą miareczkę, którą wam w tym momencie prezentuję. Uwaga! Tadam! To jest moja miareczka. Dwa paluszki ułożone jeden na drugim. Tak, Radosławie, tak. No i co? Myślałeś, że sprawdzamy co? Sobie. Sprawdzamy sobie. Aha. Uh-huh. Na ile ma być otwarcie? Na ile ma być otwarcie, ponieważ docelowo chcemy, żeby otwarcie naszej żuchwy było dokładnie na dwa palce. Tak. Ale nie na dwa palce Radosława w przypadku mojej buzi, a moje palce w przypadku buzi Radosława. Nie. Każdy z was i każda z was ma swoją prywatną miarkę. Także... Czyli swoje prywatne dwa palce. Prywatne dwa palce. No dobrze, wiemy na ile to otworzyć. I teraz tak, jak powiedziałem wcześniej, niektórzy chcą to zrobić nawet. Chcą nawet na te dwa palce powiedzieć, ale nie mogą. Czują, że coś ich blokuje, że gdzieś to tu jest zaciśnięte. Szczękościsk nie puszcza. Ten szczękościsk nie puszcza, kochani, dlatego że my żyjemy w przewlekłym stresie. Akurat żuchwa, akurat kark, akurat obręcz barkowa, czyli to wszystko, co jest w okolicy naszej krtani, tak bardzo drogiej nam przecież krtani. No tak. No właśnie. Naszego narzędzia pracy. Tak. To wszystko na skutek stresów dnia po prostu ulega napięciu, tak? I dlatego my wchodzimy w takim przewlekłym napięciu żuchwy. I stąd jest to bardzo, bardzo trudne. I czasami komentarz, który my wysyłamy w stronę naszego podopiecznego, z którym ćwiczymy emisję głosu, pod tytułem rozluźnij się, puść to, rozluźnij się, otwórz, puść żuchwę, nie bardzo przynosi skutek. Dlatego, że szalenie trudno jest rozluźnić coś, co jest tak... permanentnie napięte. Tak, ale nie jest to napięcie bardzo mocne, tylko takie jakby przewlekłe. Delikatne, mniej bądź bardziej, ale przewlekłe. I utrwalone. I utrwalone. I teraz co zrobić? Jakimi ćwiczeniami się posłużyć, żeby sobie z tym tematem poradzić? Najprostsze ćwiczenia. To są ćwiczenia z grupy ćwiczeń izometrycznych, polegających na napinaniu i rozluźnianiu jakiejś partii mięśni, aż do ich zmęczenia. Te mięśnie wtedy po prostu puszczają i są luźne. Ja proponuję na przykład ćwiczenia polegające na napięciu nie tylko tych tutaj okolic żwaczy, mięśni żucia, ale również ramion, obręczy barkowej, szyi i pięści. Jako taką grupę, którą napinam. Czyli napinam wszystko, zaciskam zęby. Wytrzymuję 2-3 sekundy na takim mocnym napięciu, aż wszystko, wiecie, się trzęsie. Aż się trzęsie. Tak, aż się trzęsie. I puszczam. Po czym puszczam. I znowu. I puszczam. I tak kilka razy. To jest w ogóle, nawiasem mówiąc, świetne ćwiczenie odstresowujące. Jak macie jakieś ważne spotkanie, rozmowę kwalifikacyjną, czy egzamin, cokolwiek, czy występ publiczny. Kilka takich napięć i puszczeń przed wejściem gwarantuje, że wchodzicie w zupełnie innym stanie, w stanie rozluźnienia. Czyli wniosek z tego dzisiejszego naszego spotkania płynie dla was jeden. Jeżeli jesteście tak przewlekle
ponapinani, tacy popodpinani. Spróbujcie zamiast myśleć, rozluźnij się, puść to, spróbujcie zadziałać odwrotnie. Spróbujcie napiąć się jeszcze bardziej, wytrzymać to napięcie, po czym po chwili je rozluźnić. Tak nam się wydaje, takie mamy wrażenie i też doświadczenia w laboratorium śpiewu i mowy, że to przynosi naprawdę bardzo dobre efekty. Oczywiście. Ale to nie jest jedyna metoda, jakiej możecie użyć, żeby rozluźnić te partie waszego ciała i wasze artykulatory, a konkretnie żuchwę. Wspomniany korek. Kochani, pamiętajcie. Bardzo przydatny gadżecik. Bardzo przydatny gadżecik, zarówno dla tych, którzy mówią i którzy czytają i którzy emitują głos w mowie, jak i dla wokalistów. Spróbujcie wymawiać, czytać, wyśpiewywać wasze teksty z korkiem. Możecie użyć go na dwa sposoby. Albo włożyć go pomiędzy zęby i spróbować, pokonując ten opór, który uzyskaliście przy pomocy korka, wypowiedzieć tekst jak najwyraźniej, albo wystarczy czasem, i myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby postawić go sobie uprzednio przyciętego na dwa palce, bo czasami korek bywa po prostu zbyt wysoki, więc przytnijcie go na dwa palce i nie wstawiajcie w tym momencie, tylko jakby połóżcie go sobie, ulokujcie go sobie przed ustami. I teraz, ilekroć w tekście natraficie na głoskę, choćby A, otwórzcie, otwórzcie na dwa palce, otwórzcie na szerokość tego korka. I pamiętajcie, to A ma być otwarte zarówno w dole średnicy, jak i w górze, dokładnie na dwa palce. Niech was nie zwiedzie to, że idziemy w dół i przymykamy usta. To jest bardzo częsty błąd. Tego nie robimy. Dwa palce obowiązują. Czy jeszcze coś jesteśmy w stanie im zdradzić z naszej praktyki? W stanie zdradzić dużo więcej, ale krótki film nie jest miejscem ku temu. Na razie was pożegnamy. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka i obejrzenie. Mamy nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli wam się podobał, to prosimy oczywiście o łapki w górę, o subskrybowanie naszego kanału, jeżeli chcecie oglądać więcej. I komentarze. Słuchajcie, w tych komentarzach zawrzyjcie to, o czym chcielibyście posłuchać, bo pewnie interesujecie się wokalistyką i w ogóle emisją głosu, jeżeli słuchacie nas dzisiaj. My w ten sposób będziemy wiedzieli, w którą stronę podążać, czego więcej i w ogóle, czy wy w ogóle chcecie nas słuchać, czy wam się podoba. No właśnie. Tak. Więc kochani, na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za uwagę. Ćwiczcie z koreczkiem. Ćwiczcie z korkiem. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Całusy. Pa! Przed użyciem zapoznaj się z wszystkimi zasadami techniki naturalnego głosu i skonsultuj się z trenerem laboratorium śpiewu i mowy, gdyż każdy dźwięk niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu i uszom słuchaczy. Halo?